No to co? Słuchajcie, dalej o podstawowych modelach usprawnienia procesu testowania i teraz powiedzmy o krytycznych procesach testowania CTP, czyli właśnie Critical Testing Processes. Podstawowym założeniem modelu oceny CTP CTP jest to, że niektóre procesy testowania są krytyczne. Te krytyczne procesy, jeśli zostaną dobrze przeprowadzone, będą wspierać skutecznie zespoły testowe, i właściwie tyle odwrotnie w sytuacji, w której tych. I procesów nie wykonamy, tych krytycznych, lub źle je wykonamy. Nawet utalentowani testerzy i kierownicy testów nie odniosą sukcesu. Czyli mamy tutaj po prostu zbiór wytycznych, jakie są konkretne. Te najważniejsze procesy testowe. No i tutaj model CTP jest podejściem kontekstowym, który pozwala na dostosowanie modelu do założeń i wizji testowanego produktu. Czyli to są jakby główne wytyczne, co robić, jak robić, kiedy testować i w jaki sposób, żeby po prostu. Podejść do testów, do naszego oprogramowania. No i teraz tutaj ten model zawiera wytyczne, jak identyfikować te konkretne wyzwania dla naszego produktu, dla naszej branży, pokazuje, jak rozpoznawać atrybuty dobrych procesów oraz jak wybrać kolejność i znaczenie wdrożenia tych naszych usprawnień. Jest to dość proste, w teorii przynajmniej. Narzędzie, ten model, ponieważ można dostosować w kontekście do wszystkich modeli cyklu życia oprogramowania, i w tym również należy uwzględnić. Pogłębione wywiady z użytkownikami, czyli utrzymanie poziomu testów UAT, jako jeden z tych poziomów, który jest ważny. Oprócz tych wywiadów, model CTP obejmuje wykorzystanie wskaźników do porównywania organizacji ze średnimi branżowymi i najlepszymi praktykami. Czyli mamy tutaj już trochę założenie Agila, że potrzebujemy ten szybki feedback, tę szybką informację zwrotną od naszych użytkowników, i potrzebujemy właśnie tych testów UAT. No, a tak naprawdę jeszcze jak porównywać się. Z z jakimi branżami, z jakimi modelami, najlepszymi praktykami w branży. Jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej, no to jest książka Rexa Blacka, Critical Testing Processes. W tym momencie nie ma jej chyba po polsku, natomiast jeżeli język angielski nie jest Wam strasznie obcy, trudny, lub chcecie się pomęczyć trochę z Google Translatorem, no to tą książkę można znaleźć na Amazonie.